Ale przede wszystkim gorąco i szczerze witam bohaterów dzisiejszego dnia. Witam wszystkie dzieci obecne na tej uroczystości. Skoro bohaterowie i potem głos. Koledzy i koleżanki.
Już miną noce, miło i wesoło. Już konie zabaw, piłką pole. Dzisiaj żegnamy nasze kochane przedszkole. Więc ustawmy się wygodnie, bo już dzisiaj odchodzimy do przedszkola. Nie budzimy, wstępujemy w szkolne mury i będziemy szli do mur. Dziś ostatni dzień przedszkola, spór nierazno mija czas. Jutro dzwonek się odezwie, on do szkoły będzie. Każdy sobie powie tak, mam skończone 7 lat. Dziś w przedszkolu przyrzekamy, nie będziemy umli sami. Thank you.
szanowna Rado Pedagogiczna, szanowni pracownicy obsługi, drodzy rodzice, przede wszystkim sześciolatki, które kończą dzisiaj rok szkolny w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zagrobie. Chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Myślę, że najlepiej to przychodzi na koniec roku szkolnego, wtedy dzieci są uśmiechnięte, zadowolone, marzą w wakacjach, gorzej jest 1 czy 2 września. Ale przede wszystkim, żebym nie zapomniał, chciałem wam pogratulować pięknego występu taneczno-wokalnego wszystkim, no i przede wszystkim wspaniałego poloneza, który na pewno chciałbym wam życzyć, żebyście na studiówce też zatańczyli. Dzisiaj kończycie 1 etap edukacji przedszkolnej i uwagi na koniec chciałem serdecznie w imieniu was samorządowych miasta Zamość Kujawskim podziękować dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Katrynie Obsługi za to, za ten trud, wysiłek pracy w wychowaniu naszego najmłodszego pokolenia mieszkańców Zamrota. Za to serdecznie państwu dziękuję. Jestem pewien, że przygotowaliście ich doskonale do następnego etapu edukacyjnego, jaką będzie szkoła, którą wybierzecie od 1 września. Dlatego też życzę wam, że jak przestąpicie próg 1 września swojej wybranej szkoły, żebyście jak najszybciej zintegrowali się ze społecznością tej szkoły, żebyście się dobrze uczyli, a na dzisiaj życzę wam pięknych, wspaniałych, bezpiecznych, wyważonych wakacji. Wszystkiego najlepszego na ręce państwa. Się rozpocznie szkołę przygotowawczą.
szkole, w nowej szkole wspominacie też w szkole. Kiedy będzie wolno? Pracy, która czeka ich w szkołach, jakie sobie wymarzy
nastawieniem, że w nowym miejscu znajdą przyjaciół i inspirujących ich nauczycieli, którzy będą rozwijać w nich pasje, jakie posiadają. Tym pasjom dali chociażby dzisiaj dowód. Rodzicom życzę dumy ze swoich pociech, wiary w nich, sił i cierpliwości do wspierania. Mam nadzieję, że będziemy mogli się kiedyś spotkać i pochwalić wzajemnie z nich osiąganych sukcesów. Drogie dzieci, życzę Wam dziś wszystkiego najlepszego, wspaniałych, bezpiecznych wakacji, odpoczynku, na który zasłużyliście. Żegnam się z Wami jednak z ogromnym żalem. Moment pożegnania to trudna chwila, ale i wspaniała, bo otwieram coś nowego. Oby było to jak najlepsze jutro. Przedszkolak.